schron na terenie fortu z Baż. Czyli schron na Okęciu. Widoczna góra schronu. To jest najbliższa okolica schronu, dosłownie najbliższa. No i wchodzimy do środka.
tutaj prawdopodobnie był kibel. Zawsze pamiętajcie, wchodząc do tego typu obiektów, upewnijcie się, czy nie dochodzą jakieś odgłosy, bo mogą być dzikie zwierzęta, mogą być niepowołani ludzie. Taśma z magazynu Autoświat 4x4. Mama Mia. To jeszcze tak niedawno w kinach szło. Musical. Szczątki, elementy jakiejś podłogi. Trochę butelek. Jakichś innych śmieci. Piachu. No, gruzu. Jakieś wory ze śmieciami. Dywanik, jakieś śmieci, element jakiegoś chyba mebla.
Sufit jak widać. Jest jakby z takich kawałków. Jakby desek, prawda, betonowych. Plus zbrojenie. Tu jeszcze jakiś kawałek podłogi. Widoczne jeszcze są zbrojenia. Bo tutaj coś jeszcze widziałem. Oświetlenie tutaj musiało być zamontowane. Tu jakiś fragment mocowania. Ciekawe, co tu było zamontowane. Tutaj musiały iść rury. No, oczywiście są okna, no bo to jest schron, nie bunkier. Co my tu mamy? No, wory jakie. Ze śmiećmi. Nic specjalnego. Tutaj jest kawałek, widać. Musiała iść rura. I to tyle praktycznie ze schronu na terenie fortu Zbarz, czyli schronu na Okęciu. Tu jest wyjście. Framugi, pozostałości drewniane. Czyli drzwi pewnie też były drewniane. I prawdopodobnie dwie pary drzwi. Rozlatująca się framuga. Tutaj jakiś haczyk. Jakieś zamocowanie.
No i to tyle, jeśli chodzi o schron. Właśnie przejechał rowerzysta, ale to jest świetna trasa rowerowa. No, chyba się wywrócił, ale to zdarza się. Świetna trasa rowerowa, tutaj jest świetna trasa też. Jakbyście tu połazili, jest widać, że używana przez offroadowców również. Jest tutaj co penetrować. To tyle, jeśli chodzi o schron. Przypomnę, jest to schron na terenie fortu. Schron, nie bunkier, tylko schron na terenie fortu z baż. Czyli jak to woli, schron na Okęciu. Tu jeszcze okolica z góry, jakby kogoś interesowało. To tyle. Jeszcze taki rzucik na ten schron. Schron na Okęciu, czyli schron na terenie fortu z baży. Tyle.